siedzę w tym 20 lat, to nie robię tego dla fejmu, dla pieniędzy. Te etapy mam już dawno ze sobą. Generalnie byłem pośmiewiskiem wśród swoich znajomych tutaj w Warszawie, szczególnie jak miałem maila marcin.kurek@niania.pl, a moi kumple mieli tam końcówkę jakiś bank czy KPNG. Cześć Marcinie. Cześć Alek, witam. Witamy Cię z Michałem. Cześć. W Zapytaj VC. Cześć Michał, siemanko. Cześć, jesteś naszym kolejnym gościem. Super, się cieszymy, że dołączyłeś i że jesteś z nami. Dzięki za zaproszenie. Przed rozpoczęciem nagrywania rozmawialiśmy z Michałem, od kiedy Cię znamy, bo tak wiesz, bliska znajomość z legendą polskiego rynku VC, to bardzo ważna rzecz dla nas. Okazało się, że ja Cię znam od 2009 roku, jak byłeś przedsiębiorcą w ramach Niani, a Michał był koinwestorem w jednym z Twoich inwestycji. My mamy przyjemność się znać, ale jakbyś się przedstawił, wiesz, ludziom, którzy to oglądają, a nigdy o tobie nie słyszeli, chociaż jest ich pewnie tylko garstka, to jakbyś się przedstawił? Kim jesteś? W co inwestujesz? Ile inwestycji zrobiłeś? Jasne, bardzo, bardzo mi miło. Faktycznie znamy się już kawał czasu. No ja ogólnie rzecz biorąc 20 lat już jestem w tak zwanych startupach, w technologii. W życiu nie robiłem nic innego. Zacząłem się tym zajmować przypadkowo zupełnie w 2004 roku, kiedy wyjechałem na studia, na Erasmusa do Niemiec. No i jak każdy na uniwersytecie ekonomicznym czy na studiach ekonomicznych, to każdy chciał pracować albo w banku, albo być konsultantem. No i ja też. I w ogóle słowo startup to było dla mnie jakaś abstrakcja. W ogóle go nie znałem zupełnie. I wyjechałem na studia do Niemiec, do Lipska, gdzie trafiłem w takie środowisko osób, z którymi pracuję do teraz, bo to był między innymi Paweł Chudziński, który założył później Point Nine Capital, Lukas Gadowski, który założył Spreadshirt, później Delivery Hero i jeszcze przynajmniej pięciu innych przyszłych founderów. I to był totalny przypadek, jak to bardzo często w życiu bywa, że takie przypadkowe rzeczy, że nagle wylądujemy na jakiejś uczelni albo kogoś spotkamy. Jedna albo dwie takie rzeczy kierują cię w zupełnie innym kierunku i decydują o kolejnych 20 latach i tak było w moim przypadku. No i wylądowałem na tej uczelni i od tamtej pory właśnie zacząłem pracować w startupie niemieckim Spreadshirt. To był taki startup, który miał chyba pół roku czy rok. Byłem jednym z pierwszych pracowników. Pracowałem w nim w Niemczech, potem w Stanach, potem w Polsce przez 4 lata. No i jakby uczyłem się tych internetów wtedy. No i takie były początki jakby mojego marzenia o byciu bankowcem i konsultantem, a skończeniu na właśnie wylądowaniu w małym startupie w Niemczech, a potem w Stanach. Ale to chyba dobrze, że nie okay. Wyszło, nie? No tak, no. Z perspektywy czasu jak najbardziej. Chociaż ta droga była trudna, bo pamiętam, że właśnie po tych 4 latach w 2008 roku ja zakładałem Niania.pl wspólnie z dwoma wspólnikami. No i ten cały network, który poznałem w Niemczech, to byli moi inwestorzy, czyli właśnie Lukas Gadowski, Paweł Chudziński. Więc jakby to wszystko była naturalna kontynuacja. Ale wtedy, zakładając startup w Polsce w 2008 roku, 15 lat temu, no to trzeba było naprawdę być odważnym, bo generalnie kumple wszyscy pracowali po korporacjach, jeździli służbowymi Skodami albo nawet służbowymi Passatami obklejonymi Coca-Colą, zarabiali te kilkanaście brutto, a founderzy w polskich startupach, jak dostawali jakąkolwiek pensję w tym czasie, to było naprawdę dobrze, bo generalnie inwestorzy wychodzili z założenia, że no przecież oni zarobią na
na tych udziałach, nie? I to jest ich główna motywacja. No i generalnie funduszy w Polsce nie było. Może był jeden, może dwa. Przez to, że było ich mało, no to też ich pozycja była bardzo silna, negocjacyjna, więc warunki do tworzenia, do bycia przedsiębiorcą internetowym były ekstremalne, bo nie było od kogo się uczyć, praktycznie niczego, bo tych osób, tak, to była garstka osób w Polsce, tak, która w ogóle się na tym w jakikolwiek sposób znała. Nie było kapitału, nie było wiedzy. Jeszcze do tego mama, rodzina, jak słyszała, że zajmujesz się jakimiś internetami, no to na święta nie była zbyt zadowolona, bo w tych czasach to obklejona Coca-Colą Fabia to był jakby ten synonim sukcesu i kredyt na mieszkanie, a nie pakowanie się w jakieś pierdoły, nie? Więc ja generalnie byłem pośmiewiskiem wśród swoich znajomych tutaj w Warszawie, szczególnie jak miałem maila marcin.kurek@niania.pl, a moi kumple mieli tam końcówkę jakiś bank, czy KPNG, czy McKinsey, nie? No to, to generalnie w całym środowisku wychodziłem na tego, który tam no niespecjalnie wylądował dobrze. Skończył na zajmowaniu się nianiami. Spoko, ale to wiesz, później nie udało ci się zostać bankowcem, ale jednak zostałeś inwestorem, więc poszedłeś trochę w tym kierunku. Te wszystkie rzeczy, o których opowiadasz, to ja doskonale pamiętam, ale powiedz, jak w takim razie te twoje doświadczenia się przełożyły na to, jak gadasz z founderami, nie? Jak przychodzą do ciebie po pieniądze, no to już wiesz, że oni mają łatwiej niż ty, ale co jeszcze, wiesz, co jeszcze jest takiego innego, nie? Gdzie wiesz, gdziebyś tylko był gościem od Excela, a nie był kiedyś founderem? No, zdecydowanie to jest bycie po tej drugiej stronie stołu, no bo ja byłem przez praktycznie tam prawie 10 lat byłem operational, czyli albo pracowałem w startupach i rozwijałem, albo budowałem własne i go doprowadziłem do exitu, który też był bardzo successful dla mnie i też dla inwestorów, którzy na tym w bardzo krótkim czasie zarobili bardzo duży multiple, więc to był taki, można powiedzieć, na tamte czasy to był oczywiście duży sukces. Porównując na obecne czasy, kiedy te wyceny są zupełnie inne, no to można powiedzieć, że to były zupełnie inne realia, ale na tamte czasy to faktycznie był w krótkim czasie biznes, który szybko był dochodowy, był liderem rynku, więc to było fajne success story. Więc byłem po tej drugiej stronie. No i ogólnie rzecz biorąc, myślę, że to jest bardzo cenne i kluczowe w moim byciu inwestorem, ponieważ ja tak naprawdę wciąż mam w sobie to DNA przede wszystkim operatora przedsiębiorcy i wiem, jak to jest, i wiem, że to jest dużo ważniejsza praca i rola niż bycie inwestorem. Ludzie, którzy zajmują się inwestycjami i przechodzą do tego z banku czy z innych podmiotów, to często myślą, że to oni są jakby najważniejsi w tej całej układance, bo oni dają kapitał, wspierają. Jeszcze 5-10 lat temu uważali się za szefów tych founderów, że oni nawet im czasem mówili, co mają robić. Rozliczając ich z tej pracy, ci founderzy jeszcze 5-10 lat temu w Polsce wchodzili w taką rolę, natomiast to w ogóle nie o to chodzi, nie? To jest jakby dokładnie odwrotnie, bo przedsiębiorca to jest ten, który w tej całej układance jest najważniejszy, on ryzykuje wszystko, to jest zabawa i gra zero-jedynkowa, w której robisz all-in. Jest to jeden z najbardziej, jak i najbardziej ryzykowny zawód na świecie, bo odsetek depresji, samobójstw, problemów psychicznych, chorób, stresu jest najwyższy ze wszystkich, bo to jest po prostu ryzykowanie wszystkiego, jechanie po bandzie w jednym kierunku.
I to jest albo się uda, albo lądujesz trochę z niczym w długiej perspektywie. Praca zupełnie nienormowana, gdzie miesza się lifestyle z pracą, z życiem prywatnym, gdzie tak naprawdę jest się na granicy trochę obsesji, bo o tym swoim startupie to się myśli cały czas, czy to pod prysznicem, czy na wakacjach, a tak naprawdę realizuje się tylko to, o czym się myśli w biurze. Więc tak naprawdę, a inwestor jest, jego rolą to jest, według mnie, jak byłem po dwóch stronach, to jest trochę służenie temu founderowi, jego wspieranie w tych trudnych momentach, wspieranie go tymi rzeczami, na które founder nie powinien jakby tracić czasu, czyli całym networkiem, setupem, też pomoc w tym long-term fundraisingu. Więc inwestor to jest taki hub, który powinien mieć bardzo dużo networku, wiedzy i być, można powiedzieć, wsparciem do tego przedsiębiorcy. Więc ja to rozumiem i po prostu dzięki temu dużo łatwiej jest mi wejść w tą odpowiednią rolę bycia inwestorem, bo byłem po drugiej stronie i wiem, kto w tej całej układance jest ważny, ale też muszę powiedzieć, że bycie przedsiębiorcą zaburzyło na początek u mnie sposób oceny spółek pod inwestycje. To jest taki typowy, można powiedzieć, błąd, w który wpadają osoby, które zajmują się inwestycjami, a były przedsiębiorcami, bo na początku, i też bardzo wiele osób tak robiło, jest tak, że myślimy w kategoriach, ok, jak mogę temu przedsiębiorcy pomóc. Zakochujemy się bardzo często w pomysłach, wyobrażamy sobie siebie w roli tego przedsiębiorcy, jesteśmy świeżo po egzicie, ręce jeszcze mamy rozgrzane od tej roboty, więc mamy bardzo aktywny network operatorów, innych ludzi, z którymi pracowaliśmy, więc zaraz myślimy, ok, pomożemy w sales, pomożemy w SEO, tutaj pomożemy w produkcie. I niestety to jest taka pułapka, która powoduje, że generalnie bardziej skupiamy się na biznesie, na tym, jak możemy pomóc, niż na tych przedsiębiorcach. A trochę chodzi o coś innego, żeby tego przedsiębiorcę u siebie wygasić przez ten trochę okres i zacząć inwestować w przedsiębiorców, którzy są dużo lepsi od ciebie albo będą dużo lepsi niż ty kiedykolwiek byś był, a nie, że ty wciąż jesteś przedsiębiorcą, czyli trzeba trochę wygasić swoją, zostawić, może powiedzieć, to całe doświadczenie bycia przedsiębiorcą, ale nie zachowywać się już jak przedsiębiorca, tylko jak inwestor, który szuka ludzi mądrzejszych od siebie, którzy są lepszymi przedsiębiorcami niż ty byś był, niż szukania przedsiębiorców, którym ty możesz pomóc. Więc to jest taka pułapka, którą bardzo często ludzie, którzy byli operacyjni, przechodzą na stronę inwestycyjną, wpadają na początku. Okej, super. Marcin, bo ty byłeś zaangażowany w konkretny rodzaj biznesów, tak? No bo SaaS-y, marketplace'y to było coś, w czym byłeś zaangażowany operacyjnie i widać w twoim portfelu inwestycyjnym, tak, gdzieś się doczytałem, że ponad 60 marketplaces masz w tej chwili zainwestowanych. Czy to jak rozumiem, się stąd wzięło, że to właśnie to doświadczenie twojego przedsiębiorcy? Czy może jest jakiś inny powód? Nie? Dlaczego akurat marketplaces? Dlaczego ty pchasz się akurat w tą jedną bardzo konkretną gałąź? No, prawda jest taka, że całe IT, całe ICT od momentu, że tak powiem, adopcji internetu i online, cała historia tych startupów, internetów, ona się składa z trzech fundamentów od samego początku, czyli od oprogramowania, software'u, które na początku było oczywiście na dyskietkach, na płytach, potem w chmurze. To był jeden fundament, potem e-commerce, czyli wiadomo, sprzedaż produktów, ale w położeniu ręki na całym value chain, czyli na magazynie, logistyce, czyli ja jestem stroną transakcji,
i jakby cała kontrola, to jest jakby e-commerce. No i trzeci fundament od samego początku, no to to były marketplace. I tak naprawdę wszystkie pierwsze sukcesy, jakie znamy, technologiczne, to pewnie to każdy z nich można wrzucić do jednego z tych trzech półek, tak? Marketplace zawsze były jedną trzecią całej zabawy tej technologicznej i zawsze będą tak naprawdę. I wciąż teraz mamy bardzo dużo, można powiedzieć, wariacji i bardzo dużo modeli, ale jakby się zastanowić, to każdy biznes można wrzucić do jednego z tych trzech szufladek. Albo to jest bardziej software, albo to jest bardziej e-commerce, czyli ja oferuję usługę bądź produkt, ale ja jestem stroną transakcji, ja robię transakcje i ja kontroluję value chain, zabiorę sobie odpowiedzialność, albo jestem pośrednikiem w ten czy w inny sposób. Nie? Ja jestem jakby, wiem, że to, co robię, na czym się fokusuję, zawsze było i będzie, tylko po prostu się zmienia, trzeba to rozumieć i wiedzieć dokładnie, w jakim kierunku to idzie. Inwestujesz w to, na czym się znasz, a jednocześnie masz pewność, że to jest jedna z najważniejszych rzeczy w biznesie internetowym. Tak, no tak, dokładnie. Marketplace zawsze były w totalnym mainstreamie. Jakby patrzeć na statystyki, to tam 30-40% wszystkich unicornów, success stories od Airbnb, przez Ubery, przez Booking.com, przez polskie dogplanery, Brainly, Booksy, to wszystko to są marketplace'y. One były na początku bardzo takie proste, prymitywne wręcz, właśnie jak classifieds'y, czyli takie bardziej lead generation, low tech. Natomiast teraz mówimy o po prostu biznesach, które po prostu za tym, żeby ten one click w Uberze działał, to musi siedzieć tam kilka tysięcy deweloperów i to są bardzo heavy tech biznesy, bardzo data driven, które już zawsze mają komponent bardzo mocno software'owy, SaaS'owy. Marketplaces zaczęły swoją historię od B2C, teraz mamy rewolucję B2B marketplaces przez bardzo szybką adopcję online w biznesie, zmianę pokoleń i COVID, który to wszystko przyspieszył. Mamy rewolucję w B2B, więc to jest w ogóle, można powiedzieć, żyła złota dla nowych test inwestycyjnych. My kochamy B2B marketplaces i mamy bardzo dużo inwestycji w tym sektorze, więc to jest taka kategoria, która się nie zmienia, która cały czas idzie i po prostu zawsze będzie, tylko ona po prostu przechodzi kolejne iteracje. No i jest taka teza, że każda branża, każda kategoria w długim okresie będzie miała swój rynek, swój marketplace, na którym będzie handlować, będzie po prostu wymieniała towary, usługi, każdy wertykał. I my w to jak najbardziej wierzymy. Natomiast inwestujemy też oczywiście nie tylko w marketplace, bo inwestujemy też w software, inwestujemy w fintech, inwestujemy w inne rzeczy, ale rzeczą wspólną dla nas jest to, że bardzo chcemy, żeby każdy biznes, w który inwestujemy, miał potencjał na tak zwane efekty sieciowe, które są naszym zdaniem jednym z kilku wyróżników budowy bardzo silnej firmy w długim okresie. Bo biznes wtedy jest bardzo defensible, kiedy ma albo unikalną technologię, albo nieprawdopodobny brand, albo właśnie bardzo widoczny efekt skali, albo kilka z tych rzeczy, albo bardzo mocne efekty sieciowe. I efekty sieciowe to jest trochę osobna dziedzina, w którą można się wgłębiać, ale po prostu one są, potrafią być niesamowicie powerful. One występują klasycznie we wszystkich marketplace'ach, ale nie tylko. Występują też w software'ach, występują w fintech'ach, w Revolutach i w wielu innych rzeczach. I my każdą rzecz, w którą inwestujemy, to musimy widzieć, że ten network effect może wystąpić, bo jak on wystąpi, to wtedy taki biznes potrafi być bardzo, bardzo mocny, nie? Na rynku. Wyobraźmy sobie, że ogląda nas
startupowiec, przedsiębiorca, który tam coś kleci, marketplace'a jakiegoś prawdopodobnie, co on powinien zrobić, żebyś zwrócił na jego szczególnie uwagę? Co jest, na co zwracacie uwagę? Co jest dla was najważniejsze? Który marketplace jest obiecujący w twoich oczach? Musimy totalnie być wręcz zakochani w zespole, w teamie. To każdy inwestor powie, że to jest dla niego tam 80-90% oczywiście oceny. Druga rzecz to jest wyraźny problem, który biznes rozwiązuje, czy to jest software, czy to jest marketplace, czyli on rozwiązuje jakieś inefficiency na rynku. W przypadku marketplace'ów najczęściej to jest wtedy, kiedy ktoś pokazuje branżę, która jest, działa w taki sam sposób przynajmniej od 30-40 lat, nie? Czyli zanim Uber dysraptował branżę taksówkarską, no to ludzie machali łapą na ulicy albo dzwonili przez ostatnie 50-60 lat. A na przykład jak ktoś przechodzi do nas i pokazuje, że w branży handlu na przykład zbożem ludzie wysyłają sobie faks od 50 lat, żeby zamówić tankowiec, no to wtedy okej, okay, no to super, nie? Czyli jak generalnie ktoś wciąż wysyła faks albo do siebie dzwoni, albo macha łapą, żeby zamówić taksówkę, czyli coś jest dużą kategorią, ale po prostu zastygniętą w jakiś po prostu... To jest the disruption dla marketplace'u. No i czyli tak, kategoria, bardzo duża kategoria, która jest po prostu old school, która jest niezdigitalizowana, która działa w archaiczny sposób. No i to jest super, nie? Duży rynek, super team i takie clear value proposition, że jak zrobisz disruption, to wprowadzisz value, które będzie game changerem. Marcin, każdy inwestor mówi o super teamie. A możesz odkodować, co to znaczy dla ciebie? No bo czy to znaczy, że ci ludzie muszą mieć doświadczenie w tej branży, w której chcą zrobić ten startup, czy wystarczy, że mają otwarty web i nigdy się nie poddają? Co jest dla ciebie super teamem? No to jest taka rzecz, która się, ten radar trochę do super teamu i ta formułka, to jest zawsze in the making i tego to się nigdy nie kończy. To się, każdy ma swój własny taki trochę właśnie radar, którym się posługuje i co codziennie go musi jakoś tam tuningować, poprawiać. No i na przestrzeni tych już prawie 10 lat, kiedy ja zajmuję się inwestowaniem, kiedy myślę, że rozmawiałem już z, myślę, że to było przynajmniej powyżej 10 tysięcy osób, przedsiębiorców przez te lata, więc generalnie popełniłem nieprawdopodobną ilość błędów inwestycyjnych. Też udało mi się trafić parę razy inwestycyjnie, więc jakby tak trochę regularnie robię sobie taki rachunek sumienia, próbuję cały czas wyciągać wnioski, więc dla mnie w tej chwili są trzy rzeczy, których ja szukam w ludziach, w których chcę zainwestować. Oczywiście tych rzeczy jest cała masa, natomiast wiele z nich traktuję już jako taką oczywistą oczywistość, no bo wiadomo, że inwestujemy w ludzi, którzy są smart, tak? Nikt nie chce inwestować w ludzi, którzy są głupi, tak? Inwestujemy w ludzi, którzy są pracowici, tak? No to są takie, nie ma sensu o tym rozmawiać, bo to są takie oczywiste oczywistości, więc generalnie... Zestaw obowiązkowy tak zwany. Dokładnie, nie? Więc jeżeli uznamy, że po prostu chcemy pracować z ludźmi tam, no to jakie są takie rzeczy, które są takim tipping point, nie? Które są dla mnie ważne. Załóżmy, że rozmawiam z inteligentnymi, smart ludźmi, którzy po prostu którzy robią super wrażenie i mają fajny track record i w ogóle, no to dla mnie tak, po pierwsze kluczową rzeczą jest, którą znalazłem jako część wspólna, to jest bardzo taki agresywny learning curve, czyli ktoś po prostu ma naturalny
głód i skill do tego, żeby wysysać wiedzę zewsząd, tak? I wręcz trochę zachowuje się jak wampir i bardziej lubi słuchać niż gadać, tak? Czyli jak ja z kimś gadam i ja czuję, że ta osoba po prostu mnie wyciąga ode mnie informacje, notuje i generalnie z każdym tak się zachowuje, a nie gada ze mną i po prostu zasypuje mnie kontentem. I generalnie ma taki naturalny skill i tak naprawdę jak rozmawiam z tą osobą, nie wiem, po 3 miesiącach, po 5 roku, no bo często ten proces jest tak, że kogoś poznajesz, on ma pomysł, to nie jest tak, że od razu jest ten proces inwestycyjny, czasem jest tak, że poznajesz kogoś, dopiero zapinacie deala inwestycyjnego może po 2 latach, tak, ale kiedy spotykasz kogoś i widzisz, że ta osoba co kwartał, co 5 roku jest trochę inna, nie, że po prostu robi ten niesamowity postęp. I wszystkie osoby, jakie poznałem, które doszły najdalej, to właśnie bardzo szybko się uczyły, niesamowicie. I to było takie dla nich takie naturalne, nie? Że po prostu raz, że bardzo dużo czytały, ale generalnie no, wysysały tą wiedzę, iterowały. To mamy jeden. Dwa. Drugi. Drugi to może brzmieć pejoratywnie w naszej polskiej kulturze, ale to jest ogólnie wrodzony super storytelling. I to może brzmieć, bo my nie lubimy w naszej kulturze gadaczy, którzy daje radę. Dokładnie. Więc w ogóle nie o to mi tutaj chodzi. Chodzi mi o osoby, które są z zasady bardzo introwertyczne, skupione na sobie, na swoim biznesie, ale mają naturalny skill do komunikacji swojej wizji, swoich wartości i swoich celów i komunikowania się ogólnie z rynkiem. Czy to z rynkiem kapitałowym, czy z talentami na rynku, czyli mają natural storytelling skill i potrafią po prostu dokładnie bardzo jasno, krótko i wyraźnie zaznaczyć, po co robią ten biznes, dlaczego ktoś ma przejść z Coca-Coli czy z Procter Gamble do nich, rzucić tą robotę i dołączyć do nich do startupu i dlaczego po prostu kurwa im się uda, nie? To jest skill, który no jest nieprawdopodobnie ważny i w fundraisingu, i w recruitment, i w M&A-ach, i we wszystkim. Nie? I niestety jest ostatni, trzeci? I zmylony z tym bajeranstwem, to trzeba bardzo jasno oddzielić. Nie? A trzeci to jest, można powiedzieć, taki my bardzo chcemy inwestować w ludzi, którzy mają po prostu naturalny, że tak powiem, głód dowożenia i mają generalnie track record tego, czy jak byli w sekcji pływackiej w szkole, czy jak byli, stwierdzili, że będą chodzić na dyskoteki, czy będą grać w tenisa, czy będą, nie wiem, wyrywać dziewczynę, albo czy będą, to zawsze chcą robić coś dobrze. I generalnie, czyli patrzymy na taki ogólnie track record kogoś, czy ktoś ma głód dowożenia i kończenia rzeczy, bo można, znam bardzo wielu ludzi, przedsiębiorców, operatorów, którzy są genialni, ale po prostu szybko się poddają i rezygnują. I myślę, że to jest super ważne, że jak masz zakodowane w głowie, że cokolwiek w życiu nie robiłeś, to prędzej czy później się to udawało. Nieważne, co to było, nie? Nawet właśnie ta, nie wiem, sekcja pływacka czy cokolwiek po prostu. To po prostu jest tak, że nie rezygnujesz, bo masz już zakodowane w głowie, że po prostu, że jedziesz dalej, nie? Więc nam bardzo zależy na tym, żeby zobaczyć, czy to są osoby, które no. Okej, okay, target driven. Dzięki. To trochę pogrzebać w historii, nie? Dobra, to jedziemy do następnego pytania i to trochę historyczne odrobinę znowu.
To jest, bardzo mnie to interesuje i myślę, że naszych widzów też. Myślę o twojej historii jeszcze z Protosa. Byliście pionierami takiego wciągania znanych ludzi do inwestowania i ogólnie budowania tej bazy LPIS-ów z uczest celebrytów praktycznie. Myślę tu o znanych sportowcach. Jak do tego doszło? Co to był w ogóle za pomysł i jakbyś mógł o tym trochę opowiedzieć, o kuchni tego procesu? Ale też ja od razu się wetnę, Marcin, bo też wiem, że duże inwestycje finansowe w was inwestowały, więc jakbyś też zrobił porównanie, wiesz, pozyskiwania LPIS-a prywatnej osoby i dużej instytucji finansowej. Jak, czym to się różni? Jak to działa? Dlaczego, wiesz, dlaczego powinno się robić jedno albo drugie? No, jasne, tam, jeżeli chodzi o moje początki właśnie w VC, no to był taki okres, gdzie tego się bardzo uczyłem, przeszedłem właśnie z tej strony bycia operatorem, przedsiębiorcą. No i to były trudne początki, no bo przejście z właśnie bycia operatorem na angela nie jest trudno, bo to jest takie dość naturalne, bo po prostu zarządzasz swoimi pieniędzmi, nie patrzysz na matematykę funduszową, trochę decydujesz na podstawie swojej tam relacji, czy chemii z founderem, czy po prostu... więc to jest zupełnie co innego, natomiast VC jest czymś zupełnie innym i te początki były trudne, bo to było takie właśnie wpadnięcie na głęboką wodę. W Polsce też to VC wtedy raczkowało, nie było też za bardzo od kogo się tego uczyć. Teraz już w sumie zarządzam trzecim funduszem, bo to był na początku właśnie ten Protos, później jakby założyliśmy w innym zespole fundusz Market One Capital, jeden, teraz już drugi, więc to w sumie już jest trzeci fundusz. No i tak jakby z perspektywy czasu, co mogę powiedzieć, to jest tak, że faktycznie tam na początku mieliśmy w pierwszym funduszu tam znanego, bardzo znanego sportowca w Polsce, on był u nas inwestorem. Natomiast to był po prostu network jednego z naszych partnerów, który właśnie znał się z networkiem tego sportowca, który dołączył. Natomiast ogólnie tak z perspektywy czasu to tak, różnica jest taka, że każdy fundusz powinien zasady celować w inwestorów w długim okresie, w większości raczej instytucjonalnych, ponieważ to jest dużo, można powiedzieć, bardziej stabilne i jest to po to też oni są na tym rynku i powinien robić dobry miks pomiędzy właśnie instytucjonalnymi a prywatnymi. Bardzo trudno jest zdobyć inwestorów instytucjonalnych na początku, jeżeli po prostu nie są to inwestorzy, którzy mają jakiś mandat w jakimś kierunku. Jeżeli to są typowo instytucje na przykład prywatne, takie fund of funds prywatne, no to one inwestują już w takich menedżerów, którzy mają już track record, kilku funduszy. Generalnie inwestorzy, którzy zakładają fundusz, mają bardzo ciężko z tym first time fund, bo to jest trochę tak jak first time founder, nie? A nawet ciężej, nie? Wiadomo, że każdy chce inwestować w przedsiębiorców, którzy już sprzedali startup. Tak każdy inwestor chciałby wrzucić pieniądze w fundusz, który nie jest ich pierwszym funduszem, tylko pokazali już na poprzednim funduszu albo jeszcze dwa wstecz, albo trzy wstecz, że potrafią inwestować w dobre spółki, mają dobre liczby, dobre zwroty, więc zawsze te początki są bardzo trudne. Więc to mogę poradzić ludziom, którzy chcą zakładać własny fundusz od początku, no to jest tak, że przede wszystkim trzeba, myślę, być bardzo, znaleźć swoją rzecz, w co się chce inwestować, która jest bardzo autentyczna. Dlaczego chcemy w to inwestować? Z czego to wynika? Czy to wynika z naszego doświadczenia, naszej wiary w to, w ten dany segment? Czy to jest deep tech? Czy to jest, nie wiem, gaming? Czy to jest marketplace? Czy to jest whatever, nie? Bo to może być każda rzecz. To może być po prostu healthcare, to może być niszy nawet, tak? Ale jeżeli to jest autentyczne i prawdziwe i wynika
z wiedzy, z wiary i z liczb, no to w ogóle super, nie? To jest w ogóle podstawa, nie? Żeby nie robić czegoś odtwórczo, copycatowo, bo nie wiem, bo teraz inni robią healthcare, nie? Albo bo inni robią SaaS-y, nie? To jest najgorsze. Tak samo w startupach, nie? Robienie startupu, bo inni to robią, nie jest dobrą rzeczą, nie? Zawsze musi być ten dobry tipping point, dlatego my w founderach, jak ich pytamy, chcemy wiedzieć, dlaczego to robisz. Czy to wynika z problemu, który zauważyłeś, czy z twojego industry expertise, nie? Czasy tych copycatów trochę minęły, chociaż wiele z nich było successful kiedyś, nie? No więc to mogę poradzić i myślę, że na początek jest tak. Na pewno fajnie, jakbym miał poradzić osobom, które zaczynają fundusz, fajnie popatrzeć na instytucje, które mają mandat na to, co robię, bo jestem emerging first time manager, więc mam mega podgórkę. Jest mi mega trudno, nie mam żadnej historii ze sobą. Fajnie, jakbym miał historię angelową, super, ale jeżeli nie mam, to trudno, więc patrzę na fundusze, na instytucje, które mają, na przykład inwestują w climate tech, albo w moją geografię, w CE, albo na przykład więc to są, one mogą zainwestować we mnie, bo mają jasny mandat. W ogóle bym się nie tykał jakichkolwiek instytucji, które są typowo komercyjne, bo one inwestują tylko w najlepsze fundusze, patrzą top 5% najlepszych funduszy od góry i próbują się do nich wbić. Jeśli chodzi o indywidualnych inwestorów, no to bym zawsze szukał tego tipping point, bo inwestorzy indywidualni, oni też chcą zainwestować w jakieś story. Oni też muszą po prostu mieć z tego jakby nie tylko potencjalne zwroty, ale też jakieś spełnienie, bo inwestują w daną kategorię, więc musi być jakiś angle, inwestuje w gaming, super mieć inwestorów związanych z gaming. Inwestuję w healthcare, to w tym kierunku, nie? Więc szukałbym zawsze tych punktów wspólnych. Okay, super. Ja patrzę na zegarek i widzę, że musimy się zbliżać do końca powolutku naszego wywiadu, ale mam gigantyczny niedosyt, bo myślę, że tutaj moglibyśmy każdą tą twoją, wiesz, historię rozpakować i cię dopytać o nią. Marcin, mamy takie trzy pytania, na które chcemy szybkich, krótkich, konkretnych odpowiedzi. Taki dobry storytelling, nie? Dlaczego ty jesteś najlepszym inwestorem? Jakie jest twoje UVP jako inwestora? Nie jestem najlepszym inwestorem. I w ogóle nie patrzę w takich kategoriach, żeby być najlepszy, nie ścigam się z nikim. Chcę wykonywać swoją pracę każdego dnia dobrze, iść spać wieczorem z poczuciem, że pracuję z dobrymi ludźmi, że wykonuję dobrą pracę, że omijam jakikolwiek toksik i mam nadzieję, że te dni, które dobrze przepracuję, sumują się w finalnie dobry rezultat. Jeżeli chodzi o moje takie unique selling proposition, to jest to, że siedzę w tym 20 lat, robię to tak naprawdę dla samego po prostu faktu, żeby robić coś dobrego. Nie robię tego dla fejmu, dla pieniędzy. Te etapy mam już dawno za sobą. Robię swoją pracę dlatego, żeby po prostu coś działało, coś funkcjonowało. Chcę popchać pewne rzeczy do przodu z dobrymi ludźmi. I widziałem w życiu już praktycznie wszystko, wszystkie możliwe porażki i możliwe sukcesy i chętnie się tym podzielę along the way, natomiast bynajmniej nie jestem najlepszy i nie staram się z nikim ścigać. No to się świetnie łączy z kolejnym pytaniem. To jest pytanie właśnie o te porażki. Właśnie co dzisiaj nie... To jest pytanie o twoje antyportfolio, czyli w co zainwestowałeś i było jakąś kompletną kaszaną, albo na przykład co ci uciekło i tego bardzo żałujesz. Miałeś to w celowniku, albo wręcz ktoś cię ubiegł, albo kogoś spuściłeś na drzewo, a dzisiaj byś go żałował. No, ogólnie to jest takie stwierdzenie, że dobry inwestor, jego antyportfolio powinno być wielokrotnie więcej warte od jego portfolio. A dlatego o to pytamy właśnie. Tak, więc w moim przypadku niestety tak jest, że to antyportfolio oczywiście jest dużo, dużo większe i dużo bardziej successful.
bo po prostu i to jest też taki emocjonalny problem u nas w funduszu, gdzie regularnie mamy takie smutne poniedziałki, gdzie patrzymy, jak spółki, w które nie zainwestowaliśmy, teraz są unicornami i chodzimy tacy przygnębieni, a później sobie przypominamy, że przecież o to w tym chodzi, że musisz widzieć bardzo, bardzo dużo spółek, jak widzisz ich tysiące, no to musisz wybrać kilka, które będą successful, no ale wiele z tamtych też będzie successful, więc siłą rzeczy matematyka doprowadza do tego, że ty portfolio zawsze będzie większe, a jak nie będzie większe, to znaczy, że widzisz bardzo mało spółek, nie? Więc okej, tych spółek jest cała masa, w które nie zainwestowaliśmy. W niektórych się bardzo biczowaliśmy, na przykład w Gorillas, które zostało tam wielokrotnym unicornem w bardzo krótkim czasie, ale później się okazało, że może jednak dobrze, że w niego nie zainwestowaliśmy, więc ostatnie 2-3 lata spowodowały taki roller coaster, że nikt nie wie po prostu, gdzie trochę jest, bo spółki, w które też zainwestowaliśmy, po prostu, które miały mega, które są mega successful, oczywiście na tym późnym etapie teraz jakby mają trudniej, jak generalnie całe wszystkie spółki, które doszły do tego growth stage'u, więc próbują też przez ten ciężki okres przejść, więc nie chcę chyba strzelać brandami. Mogę chyba powiedzieć, że po prostu po jednej i po drugiej stronie jest tego bardzo dużo. Ja przeżyłem osobiście trzy spółki, które tam od seeda doszły do unicorn level, więc obserwowałem to. No i to było naprawdę unique experience. Obserwowałem też bardzo wiele spółek, które właśnie doszły do unicorn level, potem się cofnęły, albo takie, które byłem pewny, że nic z nich nie będzie, a są mega successful, więc ale ostatnie 2-3 lata myślę, że spowodowały, że wielu inwestorów trochę wie, że nic nie wie, bo po prostu jest to takie wywrócenie stolika, że każdy trochę układa sobie swój framework oceny, może nie na nowo, ale go mocno przewartościowuje. Super. Marcin, w co wierzysz, z czym wiele osób się może nie zgadzać? Może być to na poziomie inwestorskim, ale niekoniecznie. Wierzę, że krypto i blockchain w długim okresie będzie bardzo successful i będzie bardzo mainstreamową technologią i kategorią, mimo że obecnie jak gdzieś używamy słowa krypto, to się boimy go używać, bo wszyscy się trochę boją. Natomiast wewnętrznie w teamie i osobiście bardzo wierzymy, że to jest jedna z bardzo ważnych, kluczowych rzeczy w przyszłości. Super. Poszukujecie aktywnie inwestycji w tym obszarze, czy nie właśnie? Tak, jak najbardziej. Okej, super. Bardzo ciekawe. Okej, Marcin, wielkie dzięki. Dzięki, że poświęciłeś nam swój czas. Bardzo, bardzo ciekawe rzeczy. Ja mówię, ja zostaję z wielkim niedosytem. Nie wiem, jak to Michał. Powinno być godzinę dłuższe. Myślę, że spokojnie by się znalazł materiał. Możemy dokończyć w kuluarach kiedyś przy najbliższej okazji albo gdzieś. Super, wielkie dzięki. Dzięki, do zobaczenia. Dzięki wielkie za zaproszenie. Bardzo dziękuję. Cześć, trzymajcie się. Cześć.